Hej, hej, witam serdecznie w losowaniu roczników. A zatem będzie dzisiaj przekaz dla jednego rocznika. Taki jest plan, jeden rocznik. Który najbardziej potrzebuje aktualnie czytania, wglądu w to, co się teraz dzieje, w przemianę pokoleniową. Dobra, no to patrzymy. Losujemy. Tysiąc dziewięćset siedemdziesiąty rocznik dzisiaj. Dobrze. To poskładam. Okej. Drogi roczniku 1970. Sprawdzamy, w jakiej aktualnie jesteś przemianie pokoleniowej, energia przemiany pokoleniowej, która ma na Ciebie wpływ aktualnie i w najbliższym czasie. Rocznik 1970, poproszę. Znajdujesz się aktualnie w takiej energii bardzo wewnętrznej. Krystalizujesz się duchowo. Pokazany jest tu sopel lodu, pokazana jest runa Isa, która mówi o krystalizowaniu, sublimowaniu się. Tu nie ma jakiegoś takiego dużego zewnętrznego rozmachu. To nie znaczy, że nie widać efektów Twoich działań, że nie działasz na zewnątrz. Niemniej jednak jest taka krystalizacja takich czynności, takiej przestrzeni akceptacji. Źródłem Twojej percepcji jesteś Ty sam. Ja myślę, że Ty stajesz się obiektem jakby dla siebie. To jest taka energia tożsamościowa. Energia samorealizacyjna. Energia, która nawiązuje do spokoju, odpoczynku, nawet jeżeli tego nie ma, bo niektórzy z Was mogą zaprzeczyć i powiedzieć wręcz przeciwnie. Tu się dużo dzieje, jestem w przestrzeni na przykład wielkich jakichś projektów, możesz być. Natomiast jest tu dużo takiej energii intuicyjnej, i od razu mówię, czego potrzebujesz, żeby w tej przestrzeni naprawdę być w zgodzie ze swoją tożsamością. Potrzebujesz relaksu, potrzebujesz odpoczynku, ciszy, spokoju. Czy zawsze? Te energie mogą się kłócić. Niektórzy z Was potrzebują więcej ciszy, inni więcej ruchu, ale to nie jest energia ruchliwa, od razu mówię, że nie. Sopel, ta skrystalizowana taka woda, kryształ, jest jak lustro. Ja widzę siebie, widzę innych, w innych widzę siebie. Przestrzeń, która rozpuszcza wszystko, co złe. Ta przestrzeń mówi stop, dosyć, wszelkiej niegodziwości. Ja zaczynam od nowa, robię coś inaczej. Powiększające szkło. Biorę tę lupę, czy to szkło powiększające do ręki i co widzę? Wszystko widać jak na dłoni. Więc drogi roczniku 1970. Żyjesz uważnie, przechodzisz przez taką przemianę spokoju, że jest takie rugowanie z Twojego życia nadmiernej ruchliwości, rozgorączkowania myśli. Czyli jest koncentracja, jest wejście w medytację, jest wejście w modlitwę. Może dużo się modlisz, może masz potrzebę przemyślenia, przebywania w ciszy. Więc wykorzystaj ten czas tej przemiany, bo teraz ten rocznik ma powiedziane, odkrywasz wewnętrzną potęgę samego siebie.
olbrzymią potęgę samego siebie. Więc teraz będziesz mieć trudności z rozpaleniem ognia, bo to jest sopel lodu. Czyli jak już przejdziesz przez ten etap wewnętrznej przemiany, to ogień zapłonie, nie? Ale nie teraz, jest powiedziane. Nie teraz. Widzisz pod tym szkłem powiększającym wszystko. To, co jest ważne, to, co jest nieważne. Potrafisz właśnie tutaj, czy być może masz, rozpuścić właśnie te blokady. I to jest energia, gdzie my się często izolujemy. Oczywiście przyczyny izolacji mogą być bardzo różne. Rocznik 1970 jest tu po prostu w takiej energii jakby może przerwy, bo tak jakbyś sobie tutaj robiła przerwę, bo wiesz, że sporo takich najważniejszych rzeczy już jest po prostu za tobą. Ale to nie jest prawda. Izolacja też może wynikać z jakiejś choroby, z jakiejś trudności, z jakiejś energii rezygnacyjnych. Może to być, oczywiście, może to być, natomiast w tobie jest taki teraz prawdopodobnie spokój, a jeśli nie masz tego spokoju, to jesteś tu wręcz poproszony o to, żeby właśnie być taką osobą wyważoną, taką spolegliwą, to może nie, ale wyważoną w postępowaniu, w myśleniu. Tu mamy konkret. Runa Isa mówi, liczy się konkret, liczy się wierny przyjaciel. Ale ta wierność, to wiesz co, to tutaj nie ma wielkich słów. Może ty w ogóle nie chcesz tych wielkich słów, nie chcesz tej wylewności. Bo jest powiedziane, w najtrudniejszych momentach życia ja jestem jak skała, nie? Bez tej wylewności. Może sama taki jesteś. Nie jest to energia z pewnością sprzyjająca nowym relacjom. Bo tu jesteście ludźmi no dość młodymi. To można mówić o wieku średnim, ale ta granica, powiedziałabym, się wciąż przesuwa. W każdym razie to nie jest istotne. Po prostu my tu mamy takie wychłodzenie, nie? Lód jest zimny, rozdziela, oddala. Przygotowuje do samodzielnego życia. Jedenastka, jeden, jeden. W związku z tym są tu takie osoby, które być może mają tę drogę życia 11, może urodziły się 11 dnia miesiąca, albo po prostu są spod znaku ryb, czyli są to osoby urodzone między 19 lutym a 20 marcem. Na te osoby najbardziej ta energia tutaj wpływa, na tę koncentrację, skupienie, na taki mocny kręgosłup moralny. Pamiętajmy, że to jest też wizjonerstwo. Tu jest energia Neptuna, tu jest energia takiego zamrażania się w sytuacji po to, żeby się odciąć od negatywnych wpływów. Jeżeli jest Wam teraz ciężko, zakładam, że jakieś części jest, więc to tylko do tych teraz mówię i czujecie, że na przykład zdrowotnie czy tam w jakimś innym wymiarze jest tak właśnie jakoś ciężko, to tu jest powiedziane, po to się tu coś ma zatrzymać, żebyś ty się od jakiegoś negatywu odcięła, tak? Ta energia uczy dbałości o zdrowie, ta energia uczy liczenia na siebie, ta energia uczy samokontroli, ta energia pozwala wyśledzić ukryte powiązania, tu mamy taką energię detektywistyczną. Te wszystkie powiązania, te łączności między jednym stanem a drugim, ty to potrafisz, czy będziesz uczyć się. Uczyć się. Tu jesteśmy indywidualistami w tych jedenastkach. Mamy tu energię wzrostu, świadomości, samoanalizy. Twoja osobowość jednych przyciąga, innych odpycha. To widać. Tu nie jest tak, że wszyscy cię kochają albo cię wszyscy nienawidzą. Nie. Mamy tutaj po prostu taką przestrzeń, no ryby, tak? Głębokie uduchowienie. Materialnie to też tak nie za bardzo, bo tu mamy ograniczenia w zakresie przychodów i wydatków. Często zastój w interesach na dłuższy czas. To nie znaczy, że tu wiesz, będziesz klepać biedę. Nie. Natomiast myślę, że po prostu to jest taki czas oczekiwania na jakieś efekty. Natomiast są tu jakieś takie blokady, nie? Że to wiesz, to nie jest tak, jak ty byś tutaj chciała, jeżeli masz ochotę na jakiś wielki rozmach, ekspansję,
To ekspansja może być, ale dzięki koncentracji, ale nie tyle finansowa, bo to nie jest jakaś energia finansowa. Ona najbardziej odnosi się do takiego zdrowia psychicznego, duchowego, fizycznego i tyle. Stoicki spokój jest powiedziane. Stoicki spokój może cię uratować. Stoicki spokój będzie tutaj taką energią zasilającą de facto. W sprawach zdrowia masz tutaj bardzo uważać na kręgosłup, bo albo tu trzeba leżeć z powodu chorego kręgosłupa, albo po prostu wziąć się mocno za na zaleczenie po prostu, nie? Jakaś też może być niska temperatura ciała albo energia wychładzająca, więc tutaj dbajmy o, drodzy moi, o taką zapewnienie swojemu organizmowi w miarę wyrównanej temperatury, żeby nie wychładzać, nie przegrzewać. Rzecz taka. Tu jest powiedziane właściwie, to tutaj mamy marzenia, mamy plany, mamy projekty, ale tu się zatrzymuje, nie? Ta energia zatrzymania mówi, po co ja jestem? Ja jestem po to, drogi roczniku, żebyś ty swoje serce otwierał. Masz poczuć płomień miłości. To ciepło miłości, które roztapia, które pokonuje chłód. I sprawy jakieś zostaną zatrzymane, ale to po to, żeby można było rzetelnie analizować i nadać temu nowy wymiar, piękniejszy, lepszy, nadać jakiś, oddzielić to, co było od tego, co będzie, nie? Tu i teraz to jest to, co ma największe znaczenie, oczywiście. Tu zawsze musimy się zastanowić, właśnie, biorąc pod te szkła powiększające różne nasze doświadczenia, co ja mogę zatrzymać, a co odpuścić, powiedzieć do widzenia i tyle. I to jest taka energia właśnie też mocno, mocno medytacyjna, którą ja kojarzę z czwórką mieczy bardzo często. Z czwórką mieczy. Właśnie z taką energią przemiany, takiego działania w niedziałaniu, gdzie możemy powiedzieć działając, nie działając i tak dokonała się przemiana, prawda? I tak. To jest taka energia też, która wydaje pewne wskazówki, na przykład jak bolą jakieś stawy, kolana, kręgosłup. Krioterapię się stosuje często, żeby sobie pomóc. Pod rozwagę, bo może to do czegoś się Wam przydać, więc tylko podpowiadam. Intensywność tego lustra, nie? Likwidacja bólów kręgosłupa. Głęboki oddech, relaksacja. Zamrażanie. Intuicyjnie musicie wyczuć, czego Wam potrzeba, bo tu mamy niezwykłą zdolność wyczuwania intuicyjnego, czego aktualnie potrzebujecie. Mogę dopytać. Chociaż to i tak tu w zasadzie zostało już wszystko powiedziane, takie mam odczucia, ale podrążmy temat. Czego najbardziej potrzebujecie w tym stanie ducha, umysłu, ciała roczniku 1970? Czego najbardziej teraz potrzebujesz? Pieniędzy, równowagi finansowej potrzebujesz, albo w ogóle równowagi w dawaniu i braniu, nie? Takiej harmonii. Energia byka, energia szóstki denarów, która nawiązuje do takiej równowagi materialnej, równowagi finansowej, albo wyrównywania strat po jakichś dużych wydatkach. Bardzo różnie to oczywiście może być. W szóstce denarów to my też tutaj czasami potrzebujemy po prostu jakiegoś takiego namacalnego, materialnego sukcesu, nie? Bramy do sukcesu, bramy do pieniędzy, bo rzeczywiście to jest karta brama, która mówi o dobrym zarządzaniu, mówi o podziale majątku, mówi o zakupie nieruchomości. Może domu w ogóle potrzebujesz? A może tylko modernizacji, bo czasami my tutaj modernizujemy mieszkanie, robimy jakieś remonty, coś usprawniamy. Potrzebujesz takiej też uczciwości, obopólnej, ty i ktoś jeszcze. Może to być rodzinny interes, może być, może szkoleń potrzebujesz, albo pieniędzy ze szkoleń. No to jest taka podpowiedź, że dzięki prowadzeniu jakichś szkoleń, przekazywaniu wiedzy, stajesz się bardziej wypłacalny, jest lepszy przepływ tego pieniądza.
Tu często są takie związki też uczuciowe na zasadach materialnej zależności, na zasadzie wspomagania. Biedy to tu nie ma, tu zawsze ten rocznik, znaczy zawsze nie, aktualnie to może być tak, że może być jakieś wspomaganie ze strony krewnych, albo ty, albo oni, jest takie wspomaganie, nie? Potrzebujesz, no karty potrzebujesz, karty kredytowej, karty pieniężnej potrzebujesz. A może potrzebujesz zagrać tą kartą filantropii. Również kartą filantropii, to znaczy, że daje z siebie, tak po prostu. Rozdaje te prezenty na prawo i lewo. Może być też. Albo ty potrzebujesz tej pomocy, wsparcia finansowego. Też być może. Pamiętajmy, że energie płyną w dwóch kierunkach, nie? Od ciebie i do ciebie, więc pamiętać tylko trzeba o jednej rzeczy, że w szóstce denarów to my nie możemy wszystkich zadowolić. Więc warto tutaj przy tym zamrożeniu właśnie oddzielić tak asertywnie, bo tu też w gruncie rzeczy tu jest duża asertywność, więc to jest dobry prognostyk, żebyście w sposób taki asertywny właśnie potrafili rozdzielić, co zatrzymać, co oddać. A tu często tak odgracamy, na przykład w ramach modernizacji mieszkania możecie tylko i wyłącznie potrzebować wyrzucić graty zalegające jakieś, nie wiem, meble, nadmiar rzeczy, ciuchów w szafie i tak dalej, i tak dalej. To jest taka energia właśnie odgracania. Może w ogóle potrzebujesz pozbyć się gratów ze swojego życia, żeby przywrócić właśnie porządek. To też tak to wygląda często. Patrzymy, twoja przemiana na poziomie symbolu, jak zostanie ona tutaj zaprezentowana. Tylko wezmę te karty symboli. Już momencik. Przetasuję i już zaraz będziemy patrzeć. Drogi roczniku 1970, jaki symbol opisze twoją przemianę? Klucz. Nie dość, że klucz potwierdza, że wszystko, co do tej pory zostało powiedziane, jest prawdą, to jeszcze tutaj otwiera i zamyka różne drzwi, prawda? Odpowiedni klucz. Myślę, że masz ten klucz. Klucz to jest wtajemniczenie, że ty masz jakieś wtajemniczenie. Runa Isa bardzo podobnie wygląda. Klucz do wtajemniczenia. By jedne drzwi pozamykać, a drugie drzwi pootwierać, czyli rzeczy ważne sobie zostawić, a graty powyrzucać i drzwi, no, zamknąć. Klucz drzwi otwiera i zamyka, bo mówi, tutaj daje ci wgląd do wiedzy w ogóle, bądź w szczególe do jakiejś wiedzy tajemnej. Mówiłam, ta intuicja tutaj pracuje na wysokich obrotach. Powiedziałabym, że idealnie podsumowuje to, co wcześniej zostało pokazane. Idealnie, bo właśnie ten klucz to jest energia, która daje wam taki swobodny dostęp. Zamykamy na klucz i otwieramy. Zamykamy, to znaczy nie godzimy się na jakieś represje, na jakieś energie chciwe, niedobre, niebezpieczne. Natomiast otwieramy do czego? Do tego, co jest głęboko ukryte, do podświadomości. Tu jest powiedziane, klucz zamyka instytucje i tajne dokumenty. Wtajemniczenie, nie? Klucz to dostęp, czyli macie dostęp do mądrości, do tajemnicy, do życia, do serca, do wnętrza. Albo przynajmniej jest taka predyspozycja, że to jest ten kierunek, żeby się nie chować przed samym sobą, tylko właśnie, żeby rozpoznać ten swój teren wewnętrzny. Bo tak naprawdę klucz do szczęścia czy sukcesu leży w twoich rękach. Jest powiedziane, czy to właśnie finansowego sukcesu, czy jakiegoś innego.
Klucz do szczęścia leży w Twoich rękach. Masz go. Masz go w swoich rękach. Masz go w swoich rękach. Może tym Twoim szczęściem to jest właśnie ten archetyp wiedzy tajemnej, niedostępnej wszystkim. Może chodzi o inspirację, żebyś eksplorował, szukał, uczył się czegoś. Masz się udawać w miejsca, których jeszcze nie byłeś, nie byłaś, które są dla Ciebie ważne, żebyś siebie też chronił, chroniła. Nie wszystkim musisz dzielić się ze światem, masz powiedziane. W tym podziale, ja mówiłam, sprawiedliwie, a sprawiedliwie to nie musi znaczyć, że Ty wszystkim i ze wszystkimi musisz się dzielić. Możesz też tu zadeklarować zachowanie jakiejś tajemnicy. Bo ważne jest też w tym kluczu jakieś takie poczucie wyjątkowości, tajemniczości, może nawet władzy. Tu są ludzie o duszy melancholijnej. Rocznik 1970. Melancholijne osoby, bogata wyobraźnia, rozbudowana strefa ducha. Ja myślę, że ty znajdziesz ten klucz, jeżeli go szukasz, tak jak tego złotego grala się poszukuje, czy kwiatu paproci, to tu jest bardziej to realne. Ja to widzę w taki sposób, że będziesz w odpowiednim czasie wiedział, wiedziała, jak coś skończyć, jak coś załatwić, jak coś umiejscowić, zamknąć jakiś etap. Generalnie to jest takie potwierdzenie w kluczu, że pewne rzeczy są za tobą, że coś się przed tobą nowego właśnie otwiera, nie? Dlatego jest ten moment zatrzymania przed otwarciem, bo zwykle jak my się mamy na coś otworzyć nowego, to przechodzimy przez ten etap zatrzymania. Także prawdopodobnie tutaj mamy takie miejsca, do których dotrzesz. Jakichś wyjątkowych miejsc. I tu nie ma włamania, bo ty masz ten klucz w rękach. Ty nie musisz się włamywać, ty nie musisz nic na siłę. Stoicki spokój jest powiedziane. Klucz jest. Stoicki spokój, tak? Zobaczymy, co dobrego z tej twojej przemiany wyniknie. Skupmy się na tym dobrym. Jak na razie te karty jakoś tak dobrze się układają. No runa Isa oczywiście nie jest jakąś taką energią rozmachu, to już było powiedziane, ale po coś to jest. No i zobaczymy, co dobrego z tej Twojej przemiany wyniknie. Dobre, najlepsze, co wyniknie dla rocznika 1970 z tej przemiany, przez którą przechodzisz. Co dobrego z tego wyniknie? Dla Ciebie, może dla Twojego otoczenia, może dla świata, nie wiem, zobaczymy. Odwrócona dziesiątka denarów. No ciekawe. To tak jakbyś tutaj traciła jakiś taki przywiązanie do materii. To co jest najlepsze, to stracisz zainteresowanie materią chyba, bo to jest taka metafora utraty dorobku życiowego, często rodziny, pieniędzy. Ja zapytałam, co dobrego będzie z tej przemiany, więc to nie jest energia zła. To jest energia, która mówi o prawdziwym bogactwie. To jest karta brama, że prawdziwym bogactwem nie są pieniądze i powodzenie materialne, tylko właśnie spokój, uwolnienie się z wszelkich ograniczeń, otwarcie się na świat i ludzi. Prawda? Tu czasami wiele się traci, by zyskać coś innego, bo tu jest coś za coś. Przestrzeń, która mówi o tym, że szukam sobie nowego miejsca w świecie, tak? Mam ten klucz, otwieram inne drzwi. Jeden dom tracę, drugi zyskuję. Wychodzę z jakiejś wewnętrznej pustki. Jest takie wyizolowanie. To, co dobre, to jest takie wyizolowanie, że ty tu jesteś jakby poza systemem, bo dziesiątka denarów to jest też system. Nie tylko rodzina, system w ogóle. Jesteś jakby niewidzialny dla systemu. To jest energia, która mówi o tym, to, co dobre, bo o dobre zapytałam, że to nie tyle jest energia samotności, co wyboru.
że tutaj po prostu wymykam się systemowi. Wymykam się tym klątwom wielopokoleniowym. Idę w coś takiego niekonwencjonalnego bardziej. Jest tu taka jednostka wyizolowana, trochę jakby brała rozwód. Może i bierzesz, a może już jesteś po. Bo może zawsze byłeś samotny. Nie było tych więzi rodzinnych. To jest powiedziane, tu mamy energię dobrego, tak? Czyli na dobre po prostu będzie ci tutaj wychodziło takie bogactwo wewnętrzne, bo tu mamy bogactwo wewnętrzne, nie zewnętrzne. Tak jakby rocznik 1970, przynajmniej w jakimś części, nie był predestynowany do osiągania tutaj jakiegoś wielkiego majątku. To znaczy, może inaczej, bo to na pewno będą różni ludzie. Na pewno też ludzie będą bardzo, bardzo, bardzo bogaci, ale bo w każdym roczniku się tacy znajdą. Raczej tutaj chodzi o takie otwieranie się na tę energię wewnętrzną, że to, co na zewnątrz, jest takie bałwochwalcze, a wewnątrz ja się tutaj lepiej integruję, nie? Ta moja właśnie osobowość. Mamy tę moc taką uzdrowicielską tu pokazaną. Taką energię autentyczną, że nawet jak choruję, to moja choroba ulega rozpadowi, ta fizyczna. Dlaczego? Dlatego, że ja tutaj leczę się moją wiarą, takim psychicznym właśnie skupieniem, mocą tego, co jest w naturze i w człowieku, nie? To jest tutaj najważniejsze. Czyli rzeczywiście dzieje się taka prawdziwa magia, można powiedzieć. Materialnie to tutaj nie musi, ale nie jest zbyt łatwo, od razu mówię, bo tutaj są inne bogactwa. To się właśnie tak krystalizuje, nie? Ta taka czystość człowieka, jego natury, że wolność człowieka to jest coś, co jest taką wartością niezwiązaną właśnie z tymi systemami, nie? Nie najłatwiejsza energia jeszcze z tego powodu, że po prostu tutaj odwróconej dziesiątce denarów mamy często z takim resetem życiowym. To, co dobre, to może być właśnie taki całkowity twój reset. Tak jakby człowiek tutaj się narodził, nie? Bo to jest karta brama, czyli ja symbolicznie umieram. Czyli ale nie sumuję się jako poprzednie pokolenia, tylko właśnie się oddzielam i teraz pracuję tylko na siebie, na swoje dziedzictwo, nie? I ja myślę, że tej energii nie marnujcie tutaj, bo to jest energia, która pokazuje takie bogactwo wewnętrzne. To nie jest spadek, to co ty możesz zostawić na przykład swoim dzieciom, nie? Ale co ciekawe, gdybyś zostawił, to tutaj ta scheda byłaby balastem dla twoich dzieci. Ta jakaś materia, że tutaj po prostu są inne rzeczy ważne, nie? Co może być dla jakiejś części z Was po prostu bardzo też zaskakujące. Może Was zaskoczyć ta przestrzeń. Niemniej jednak pamiętajcie, że najpierw trzeba zwolnić przestrzeń. Wynosimy te graty. Powstaje taka pustka i ta pustka jest wtedy zasiedlana na nowo właśnie przez taką energię tego takiego, wręcz powiedziałabym, prawdziwego objawienia, nie? I to do Was przemówi. To widać, że to do Was przemówi. Komu będzie najtrudniej? Myślę tym, którzy są najbardziej właśnie do tej stricte materii bardzo przywiązani. Zwykle w ogóle tym ludziom jest najtrudniej. Coś odpuścić, coś stracić, bo mamy wtedy taką naturę własnościową, prawda? Dziesiątka coś kończy. Klucz zamyka i otwiera. Tutaj jedenastka zatrzymuje, bo też jest przejściem. Jakby ta od jednej formy edukacji do drugiej formy edukacji życiowej. Czyli sami tutaj widzicie, że w tych dziesiątkach
Chodzi o to, żeby dokonała się dokonał się taki pełny rozwój osobowości, nie? I o to oczywiście jest pożądane, bo o to chodzi w życiu w ogóle. I widać wyrzucanie tych gratów. Co wam jest pisane? Wyjście z chaosu, wyjście z zamieszania w życiu, że możesz być bogaty na wiele różnych sposobów, że prawdziwym, to znaczy to inaczej, że majątek nie wypełni ci pustki emocjonalnej ani duchowej. Może tylko jeżeli właśnie będzie ta równowaga między duchem i materią, nie? To cię może uchronić przed życiem chaotycznym. I z całą pewnością do tego cię te energie będą przybliżać do wychodzenia z takiego dużego bałaganu. Wyzbycie się tych pudełeczek, książeczek, drobiazgów, lustereczek, koralików, wisiorków, koli, szufladek, gadżetów. Tu już nie ma gadżetów, to jest oczyszczenie przestrzeni. Rocznik 1970 ostatecznie tu w tej runie Isa będzie robił taką inwentaryzację. Będzie się odcinał od przeszłości, zrobisz porządek. Z karmą rodzinną też widzę. To jest energia przeznaczeniowa. Jakaś część z Was pójdzie w działalność dobroczynną, o ile to się już nie stało. Dużo krytycyzmu, ale też dużo opanowania. Ja myślę, że każdy problem jest tutaj do rozwiązania, właśnie pod tym jednym warunkiem, że będziecie cierpliwi a nawet jeśli nie, bo jest takie tutaj możliwe zatrzymanie, takie wypalenie, ale to wypalenie też może wyjść na dobre, żeby właśnie wyjść z tego spętania, z takiego zniewolenia, nie? Mamy tu dużo takiego życia wewnętrznego, bardzo dużo życia wewnętrznego, takiego świata ukrytego, takiego czegoś, co jest tylko w Was i dla Was. Tak jest, kochani. To wszystko życzę. Dobrej przemiany, takiej przestrzeni, której Wy nie będziecie musieli tutaj potwierdzać właśnie jakiejś takiej przynależności do systemu, tylko możecie emitować tą energię po prostu w wolności. No i oby tak się stało, bo wiadomo, że to jest walka, to jest długa droga, nie? Wszystkiego dobrego. Pa, pa!